Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Tutaj obiecałem jakiś czas temu, że nagram film z tego, co było wymieniane w naszym agrotronie. Powiem szczerze, że później zapomniałem, ale ostatnio tutaj jedna osoba mi przypomniała, że miałem coś nagrać. No i dlatego nagrywam. To, żeśmy wymieniali, powiem tak w miarę szybko i sprawnie, mam nadzieję. Wymienialiśmy pompę, którą pewnie widzieliście na vlogu, bo to akurat pokazywałem. Ale nie wystarczyło wymienić samą pompę. Wymieniałem także płytę sterującą, tu będzie nawet widać. I jeszcze wymienialiśmy ten zbiornik z tyłu na olej. Dlaczego żeśmy wymieniali zbiornik? Dlatego, bo po prostu ta folia, która jest w środku, zaczęła się od niego odrywać i trzeba było ten zbiornik wymienić, bo po prostu zaczęło to w całym układzie, że tak powiem, krążyć. Ciągnik oddaliśmy do serwisu, do Komonia, tam gdzie kupywaliśmy naszego 5110. No i chłopaki zrobili to, że tak powiem, dobrze, bo też cały układ tam był i płukany, no i zrobione to zostało tak, jak to powinno być od razu zrobione. Niestety wymiana ta cała, którą teraz żeśmy przeprowadzali, była tak naprawdę spowodowana niekompetencją serwisu, w którym traktor żeśmy kupili, co doprowadziło właśnie do tych wymian. Koszty nie były małe, natomiast no teraz jest wszystko tak, jak powinno być. Traktor nie ma dużego przebiegu, nawet wsiądę, żeby Wam pokazać. Traktorem też cały czas coś tam robimy. Nie zawsze to może pokazuję, ale robimy. Traktor ma 2641 godzin, a my żeśmy go nowego kupili w 2008 roku. Także traktor nie jest wypracowany. Niestety podpiąłem do niego siewnik ten nasz z agregatem. No i siewnik jest trochę dla niego za duży. I nie wiem, co będzie jeszcze. Orientacyjnie w ogłoszenia wrzucałem traktor, ale oczywiście każdy chciałby kupić ciągnik za pół ceny. A w ogóle wydaje mi się, że osoby, które dzwoniły, bo nikt nawet go nie obejrzał, bo przypuszczam, że ktoś go obejrzał i zobaczył, w jakim on jest stanie, to by go po prostu kupił. Ale to każdy by chciał chyba sobie kupić taką 30 z D'Agostini, a nie, jak to się mówi, traktor do pracy. Większość osób to tam jacyś są bajkopisarze, którzy dzwonią i marzeniami chcieliby płacić, no ale już się chyba do tego trochę przyzwyczaiłem, bo nieraz coś tam sprzedawałem, że tak powiem, z maszyn rolniczych, jak żeśmy u nas wymieniali, także niestety to trochę przykre. No co, my zaraz będziemy podpinać do niego bronę, będziemy włókować nasze łąki. Zobaczę, jeżeli znajdę chwilę, to coś z tego też nagramy. A traktorem cały czas pracujemy, tak naprawdę pracujemy nim od stycznia, coś tam zawsze robimy, no może nie zawsze jest to wstawiane, ale cały czas coś tam, że tak powiem, działamy nim. Traktorem robi się fajnie, tym bardziej ja mam do niego sentyment, bo był to nasz pierwszy nowy traktor w gospodarstwie, także będę robił wszystko, żeby ten traktor zatrzymać, ale tak jak mówię, no finansowo nie zawsze jest tak, że można sobie pozwolić na drugą maszynę. Jeżeli będziemy kupować jakiś ciągnik, na pewno będzie to ciągnik, który będzie taki, że tak powiem, no podobnych gabarytów jak Sebastiana Case. Czyli od 170 koni wzwyż. No ja bym celował w takiego 250 koni, ale na takiego to na pewno sobie na razie nie będę mógł pozwolić, także zobaczymy, co po prostu czas pokaże, chyba że na razie pożyczymy jeszcze od Sebastiana na jeden sezon do siewu po prostu traktor, to później będziemy myśleć o tym, bo mówię, chciałbym, żeby ten traktor raczej został, bo on jeszcze na, jak są śruby na kolektorze wydechowym, to na samych końcach tych śrub to jeszcze resztki farby są, także to jest traktor, który nie jest w ogóle wypracowany i ja wiem, co to jest za maszyna, a tak naprawdę, tak jak tutaj u nas teraz do prasy, do rozsiewacza, opryskiwacza, to po prostu to byłby traktor idealny. Także jeden taki zaległy materiał, który dawno obiecałem. Mówię, no cały układ hydrauliczny można powiedzieć, że jest nowy, serwis jest przeprowadzony, także tylko teraz siadać i jechać. I tak jak wspominałem przed chwilą, że zaraz zaczepiamy też do niego włókę i ja będę nim po prostu włókował. I działamy, jednym słowem działamy. Ja zapraszam Was oczywiście do oglądania nas na Instagramie, bo tam możecie być na bieżąco z tym, co robimy na gospodarstwie. No i oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału,
to Was serdecznie do tego zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się, cześć.